Witajcie ze Śląska, ja jestem w Katowicach i jeżeli zastanawiacie się, co robię pod jednym z centrów handlowych, to już spieszę z odpowiedzią. Śląsk kojarzy nam się przede wszystkim z kopalniami, ale nie tylko tymi węgla, ale też kopalniami piłkarskich talentów. I tak się składa, że właśnie w jednym z katowickich centrów handlowych swoją restaurację ma jeden z największych talentów polskiej piłki ostatnich lat, Arkadiusz Milik. Chodźcie, sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Arkadiusz Milik jest właścicielem restauracji. Wszyscy traktujemy to na takiej zasadzie, że no to jest biznes. Arek ma swoją pracę, gdzie jest piłka nożna, gdzie musi trenować, grać w piłkę i skupić się na tym. I wybrał takich ludzi, którzy po prostu prowadzą mu tą restaurację. Mamy stały kontakt z Arkiem. Arek wie, co się dzieje w restauracji. Mówimy mu, informujemy, co robimy. No i sam Arek, jak przyjeżdża do restauracji, też robimy spotkania z kibicami, gdzie można dostać autograf, podpisać koszulkę, zrobić sobie zdjęcie z Arkiem. Tworzymy kartę, która i kartę drinków, i kartę dań, która też gdzieś tam przypomina nam o tym wszystkim, że jesteśmy restauracją sportową. Dostosowujemy koktajle do nas zawodników, do sytuacji, jakie się dzieje na rynku transferowym, do Mistrzostw Świata. Robimy tak jakby różne wkładki promujące tak samo wydarzenie sportowe. No i poza tym, jeżeli dzieją się jakieś większe imprezy, mecze reprezentacji Polski, no to oczywiście cały czas u nas można oglądać Ligę Mistrzów, mecze reprezentacji Polski, występy Arka Milika w każdej drużynie, w której grał. No bo akurat ja tutaj jestem od samego początku, jak Arek jeszcze grał w Napoli, później Olympique Marsylia, Juventus, więc pokazujemy tak jakby różne transmisje meczu, ale nie tylko piłkę nożną. Można u nas oglądać tenis, siatkówkę. Ostatnio też gościliśmy zarząd piłki siatkowej, więc no staramy się tak jakby cały czas brnąć w kierunku sportu. No to sprawdźmy, jakie dania główne można zjeść u Arkadiusza Milika. Są steki, są policzki wieprzowe, pstrąg, rolada śląska, kurczak supreme czy ratatouille. Jest też strefa kibica, czyli coś do meczu. Między innymi skrzydełka teriyaki, bułeczki bao, szarpany kark i są też burgery, które są jedną ze specjalności kuchni w restauracji Arkadiusza Milika. Jest firmowy burger Food and Bowl, jest burger meksykański, wege burger, classic burger i śląski burger, który jest z krupniokiem, kapustą kiszoną, jabłkiem i sosem musztardowo-chrzanowym. No zobaczymy, coś spróbujemy. Jest już moje zamówienie, wygląda smakowicie, zaraz przekonamy się, jak to smakuje. Jest też lemoniada, bardzo dobra, nie za słodka, ze szklaną rurką, czyli ekologicznie, no ale zaraz biorę się za burgera, zobaczymy, jak smakuje firmowy burger w restauracji Arkadiusza Milika. Zjadłem już prawie połowę swojego burgera i muszę Wam powiedzieć, że jest on przepyszny. Naprawdę dobrze wysmażona wołowina. Poprosiłem o medium rare i dokładnie taką dostałem. Fenomenalne są frytki, z wierzchu chrupiące, w środku mięciutkie i naprawdę powiem Wam, że jest to super, super burger. Ta bułka jest maślana, z góry chrupiąca, w środku mięciutka, dokładnie tak jak frytki i powiem Wam, że ten sos majonezowy, do którego dodany jest bourbon, ten smak naprawdę jest wyczuwalny w tym burgerze, także jem dalej, a do tego pyszna karmelizowana cebulka i chrupiący boczek. No czego chcieć więcej?